Cześć i czołgiem, moi kochani. Witam Was niezwykle serdecznie w kolejnym i długo niewidzianym i zakładam, że przez niektórych oczekiwanym odcinku z serii Asy Pancerne. Bitwa nie do końca wchodzi akurat w ten cykl, bo nie było 4000 damage'a, ale było bardzo blisko, a bitwa jednak naprawdę bardzo, bardzo fajna, która może Wam pokazać, jak można fajnie zagrać jednym z czołgów premium 8 tieru, który był do wygrania w poprzednim, czyli nie teraz, tylko w poprzednich skrzynkach. Czołg ciekawy, czołg, który mnie urzekł malowaniem, bo mam też to malowanie, jest to jedno z fajniejszych malowań, jakie można zdobyć. Czołg, który pozwolił na 8 tierze zdobyć 10 tysięcy gwiazdeczek, który pozwolił zarobić 136 tysięcy srebra. Także wynik naprawdę, naprawdę dobry. Oczywiście mówimy o bonusach. Bazowo to był 1000 doświadczenia z haczkiem 1200. Damage'u było ponad 3000. Ale jak to wyglądało, jak to było, to zobaczycie, moi drodzy, na filmie. Mapa Overlord. Waszym bohaterem jest dzisiaj Gregory. Macie też jego nick w tytule. Miałem kilka razy przyjemność się z kolegą zagrać. Także nie przedłużajmy. Zaczynajmy. Mapa Overlord, idziemy od góry. No i tak naprawdę bitwa typowa. Typowa oczywiście, jeżeli A, umiemy się kontować, B, mamy jakiegokolwiek skilla. Widzicie od razu na dole komunikacja z kolegami. Nie jest to pluton, więc to o tyle ważne, że pomimo tego, że nie jesteśmy w plutonie, to jednak ta komunikacja jest. No, pozwala bardzo często wygrywać bitwy. Pamiętajcie, że czołgi są tak naprawdę jakąś zespołową. Często kolega ratuje was, a wy ratujecie kolegę. Jedziemy na przepychacz, ale co mnie urzekło w grze Gregorego, to po prostu wykorzystywanie możliwości swojego czołgu. Już na początku zablokowany Bizon T. No i pierwsze uszkodzenia za mną. No, przebiło nas 28, ale przecież to jest morderca na 8 tierach. No przecież wszyscy wiedzą, że to jest naprawdę genialna niszczarka, którą bardzo ciężko przebyć. My się ładnie kontujemy. No dostajemy jakieś strzały, ale no nie da się tego uniknąć. Jest jakaś, wiecie, koszmarna penetracja, a te 28 ma dużo, jest bardzo twardy, to się czasem udaje. Ale widzicie, nie czekamy w tym miejscu jak lamerki, nie czekamy na wroga, bo wiemy, że jesteśmy na przegranej pozycji. Pod tym kątem nie odbijemy te 28. Ten czołg to jest głównie wieżowiec, więc musimy się ustawić tak i skrócić kąt, żeby być nieprzebijalnym. I właśnie Gregory to robi. No, celuje w garnki te 28. Tutaj nawet nie było to działo maksymalnie. Celownik nie był chyba maksymalnie, że tak powiem, zmniejszony, ale no, nie trafiliśmy. Ciężko będzie. Tutaj będzie tych strzałów we włas, w tam, gdzie można dużo. Super, troszkę chyba strzał na panikę, bo mamy już troszkę tej bitwy minęło. No, mamy mało uszkodzeń, ale odbitych bardzo dużo. To, co Gregory umie, to jest niestety dla niego. Niestety dla przeciwników bardzo dobre ustawianie się, wykorzystywanie możliwości tego czołgu. I już 2200 odbitych, a tak naprawdę bitwa jeszcze nie jest rozstrzygnięta. Udaje nam się fajnie tutaj trafiać w te 28. No są też weak spoty, trzeba je wykorzystywać jak się pojawiają. No w Bizontę wierzę. No jest to premka, ale która szydzi się głównie tym, że mam magazynek, tak? Pancerz tu jest taki, jaki jest, jak widać.
a przeciwnicy ustawiają się w kolejce do bojenia przez Gregorego. No ciężko się, słuchajcie, celuje w T28. Z przodu jest to czołg ciężki do przebicia. Zależy od kątu, zależy od możliwości czołgu, od penetracji. No, często na T28 ładujemy Golda. Jest to rozsądne posunięcie, no bo nie jest to czołg prosty i łatwy. Chociaż teraz staje tak, że możemy go powoli sobie punktować. Mnie zafascynuje ustawienie w tym miejscu i niepokazywanie dolnej płyty. Dobre kątowanie. I naprawdę ogromna ilość odbitych pocisków. Widać, że przeciwnicy musieli dostawać białej gorączki. Już mamy dwa razy odbite pociski, które mieliśmy w HP, więc idzie świetnie. No, ISU 2 pokazuje chyba, jak dobrze patrzę, pokazuje to, czego nie powinien pokazywać. I pociski w niego wchodzą, że hej. Ja wiem, że to jest niszczalka, ale chyba tutaj kolega zbyt hardkorowo zagrał. I teraz patrzcie, festiwal odbić z T28. Zobaczcie, T28 4,5 tysiąca odbitych. Znaczy już nasz kolega w T28 już chyba wystrzelał większość pocisków. Prawie 5 tysięcy odbitych. I to jest taka bitwa. Tutaj damage'a nie ma masakrycznie dużo, aczkolwiek jest dużo. Dużo więcej niż, może nie dużo więcej, ale ja mam około 3000 w życiu najwięcej damage'a. A tutaj naprawdę kolega nie dość, że tego damage'a tak naprawdę zrobił dużo. Nie dość, że wybitnie pomógł swojej drużynie, odbijając praktycznie 5000 uszkodzeń, to jeszcze zatrzymał takie czołgi T28 jak ISU. I dla mnie wynik genialny. Faktycznie jest tutaj z kolegą, który jest na górze, trzyma całą mapkę. I tylko pogratulować Gregora. Także piękna bitewka. Póki co masz tylko jednego fraga. Ale nie zdążyłeś też dużo goldów. Ładnie celujesz. Nie jest to najcelniejsze działo, jak widać. Na takie odległości troszkę rozrzutnik gnoju. No ale to nie jest STV, więc może nie oczekujmy od niego za dużo. Zobaczcie, ile damage'a. Ponad 5000 odbitych pocisków. Jak Gregory pięknie wykorzystuje tutaj te górki przed sobą. Pokazuje tylko czubek wieży i zaraz się chowa. Jest ciągle w ruchu, uniemożliwiając dobre celowanie. No i w końcu się udało. Dużo pocisków wystrzelanych, ale mamy już 3000 damage'a, dwa fragi i tak naprawdę dwa dosyć ważne fragi, bo ci przeciwnicy robili różnicę. Teraz tutaj dobijamy jeszcze, dożnamy watachę, czyli borsuczek dwustrzałowy, którym kiedyś małpeczka ze mną wygrał pojedynek. Nic w sumie dziwnego, że wygrał. Ale pamiętam, że źle mi się ten czołg kojarzy. Miękki, ale bardzo szybki, mobilny. No i te dwa pociski, tak dobrze pamiętam, w magazynku to jednak swoje robi. Tutaj chyba jeszcze kolega będzie chciał zrobić, jak dobrze pamiętam, bo szkodam to wtedy kiedyś, piękny skok. Nie pokazałem wam tego, ale właśnie kolega skoczył z góry na dół. Nie się będę przewijał, bo już chyba się nie da, się skończyła powtórka, ale generalnie wynik naprawdę, naprawdę ciekawy. Może to pokażę, bo ja się z tego śmiałem dosyć mocno za pierwszym pokazaniem rozgrywki. Kolega nie chce być zniszczony, kolega ucieka, kolega chce zeskoczyć z górki i Gregory na zakończenie, słuchajcie, nie pozwala mu tego zrobić. Fajna sytuacja. Pokażę wam jeszcze tablicę tylko na koniec, bo też pamiętajcie, jeżeli wysłacie mi jakieś powtórki do asów pancernych, to obowiązkowo
Poproszę od Was o tablicę z wynikami, bo to jest dla mnie dosyć ważna informacja. Zobaczcie, jak to wyglądało. Dużo, dużo, dużo pieniążków zarobionych, obligacje, ważna sprawa, wiadomik, za siebie można przykryje, żebyście lepiej widzieli. Cztery zniszczone czołgi i naprawdę przeogromna ilość odbitych uszkodzeń. Ja tylu uszkodzeń nie odbijam podczas dwugodzinnej gry, co Gregory odbił teraz w tej rozgrywce. A wiadomo, że S-75 to jest dobry czołg, ale to nie jest najtwardszy czołg. Po to się stało, tutaj nie było przypadkiem, tylko to były duże, duże umiejętności wykorzystania tego właśnie czołgu. Także Gregory, gratuluję Ci wyniku. 1200 bazowego doświadczenia to jest naprawdę coś bardzo, bardzo fajnego i godnego pozazdroszczenia. Myślę, że żaden gracz po takiej bitwie nie byłby niezadowolony. Oczywiście troszkę pocisków poszło w ziemię, troszkę pocisków dało rykoszeta, ale generalnie wynik bardzo dobry, bardzo mądry i widać, że grę w czołgi to już bardzo poważnie i te twoje wysiłki zostały nagrodzone fajną, skillową bitwą, w której myślałeś cały czas, kontowałeś, nie raszowałeś bez sensu, starałeś się przymierzyć i wszystko wyglądało tak, jak powinno, jeżeli chodzi o moją ocenę tej bitwy. Także gratuluję Ci bardzo, oby tak dalej i czekam na więcej. Ja Wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Hej!